drugiej akcji bijemy rekord. Biciu, bijemy rekord. Robienie rezygnacji krążniowo-oddechowej razem z pierwszą orkiestrą. Udało nam się włączyć głównym sztabem. Za chwilkę, równo o 12:00 ze wszystkimi uczestnikami w całej Polsce będziemy wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową na naszych fantomach, które są przekazane właśnie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Fantomy. Mam nadzieję, że w naszej szkole, właściwie to już widzę, że w naszej szkole ten rekord będzie pobity, bo w zeszłym roku była tylko cała nasza społeczność szkolna, a w tym roku mamy więcej zaproszonych gości, którzy się tutaj już pojawili. Tak więc będziemy czekali na 12:00. Jeszcze 5 minut. Ja w tym czasie pozwolę sobie przywitać te osoby, które już widzę, że dotarły do nas. Może zacznę od naszego absolwenta. Co? Pana Marka, tak, który chodzi do naszej szkoły, zajmuje się kwiatem, krwioleśnictwem. Co się stało tej akcji na tej punkcie, zgłosił do nas, żeby się tutaj pojawić. Później gimnazja będzie miała odrębne spotkanie dotyczące kwiatostwa i krwioleśnictwa. Witam komendanta Główca, druga kapitła pana Łomeńskiego. Tam jest. Mamy przedstawicieli mediów, naszą niezależną telewizję lokalną MTL oraz radio Kruz. Chodź tu, lepiej widać. Witam również, że pojawili się rodzice i mam nadzieję, że też przyłączą się do tej akcji. Jeśli tam się ukrywają, ale trzeba będzie ich tutaj zachęcić. No i oczywiście witam na czele z panią dyrektor całą naszą społeczność tutaj szkolną. Jest pani dyrektor. Jesteśmy cały czas oczekiwani tutaj na godzinę 12:00. Nie będziemy zaczynali wcześniej, skoro mamy połączenie, to zobaczymy, jak to się będzie działo u nich i jednocześnie u nas. Tak więc muzyka leci w tej chwili naprawdę prosto, jest puszczana przez radio pusto i telewizję kręciła. Jeszcze chwilkę cierpliwości. Całe tej akcji musimy się rozliczyć, moi drodzy, tak więc będzie ona ofotografowana, opfilmowana, a później będziemy to chcieli zamieścić i wysłać nas do Warszawy, do głównej kwatery Wielkiej Rodziny Świątecznej Pomocy. Skoro jest telewizja MTL, to przypuszczam, że dziś będzie można się oglądać w kurierze. Także starajcie się wykonywać to poprawnie. Dla przypomnienia, ile uciśnięć należy wykonać? A ile wdechów? A później? 30 uciśnień. Moi drodzy, oczywiście gdyby tak jedna osoba to miała przy jednym fantomie cały czas stać, no to pozostałe osoby nie miałyby możliwości wykonania resuscytacji. Więc technicznie rozwiązujemy to w ten sposób. Tu będą panie przy tych stanowiskach, które będą dezynfekowały fantomy. Każda osoba, która wykona jedną serię, grzecznie idzie na koniec kolejki i oczekuje, później przesuwając się do przodu na swoją kolej. Co? Może ja już poproszę to panie, bo zostały jeszcze 2 minuty tutaj na te stanowiska. Dziewczyny, zapraszam tutaj panie, które będą przy fantomach. Słońce nam sprzyja, bo zaszło i akurat będzie może dobrze widać, przynajmniej lepiej. Sobie usiądźcie. Ej, usiądźcie. Siada do krewa. A po czemu mi w kolejce? Ustawiłem się. No do tyłu do kolejki. A ty to się kręcisz, tak się stoi. A środka. No, nie musimy wyprzeć. Oni też będą. Nie ma tak, proszę się.
Boże, ale się raz oprócą. Kinga, usiądź. Jak mi się nie chce siedzieć? Nie ma się Wojtego, Wojtek ma. Cicho bądź. Ktoś widzi, że Jury w opcjach się opuszcza, o, bo to już powinno przeskoczyć na Izbie. Ale my sobie to będziemy tak trzeba wykonywać. Były takie dzieci, które będą tu na odróżniku, być może w trakcie się przełączą. Uwaga, to my będziemy odliczali, my nie popełnimy konstantu. Od 10 do 0. Może poprosiłbym najpierw gości tutaj do pierwszej spadkową, żeby wybrali od pierwszej kolejności. O, witam Panie Krowy. Witam przedstawicieli Urbanu Poli. Pani Wydatka, zapraszam Panią Krowy. Tata, Pani Dyrektor. Uwaga! Zaczęło się, poproszamy. Ale my tam mamy chodzić. Ja się pani się... Tak. Thank you.
Thank you.